Tym razem kolejny laptop Lenovo IdeaPad 100. Ten to jest model 115 IBD tym razem. I uwierzcie mi, ten laptop jest o tyle lepszy od tamtego właśnie, który tutaj w tle, że tamten ma Intela zwykły procesor, a ten jest procesorem Intel Core i3. Ma aktywne chłodzenie, bo ma ma tutaj wentylator. I co najważniejsze, jest też dodatkowa grafika, ale nie wiem, ile ma RAMu, ale to już wskazuje na to, że ten laptop jest naprawdę lepszy niż tamten. Na pewno szybszy, bo tych laptopów z serii 100 miałem tutaj już kilkadziesiąt, bym powiedział. Kilkadziesiąt, uwierzcie mi, trochę tego jest. Także tak to się przedstawia. I zaczynamy kolejną magnetyczną przygodę, jeżeli chodzi o ten laptop. Ten włącza się znowu z tej strony, to jest jedyny minus takiego przycisku na boku. No i myślę, że tutaj sobie go troszeczkę odwrócę w tą stronę, żeby danych nie było widać. Klient jak zwykle nie dał mi ładowarki, ale na szczęście tutaj jest to złącze okrągłe, więc ja sobie poradzę. No i zobaczę, co on tutaj ma, ten laptop, na pokładzie. Ile ma RAMu przede wszystkim, bo tamten laptop, jak się okazuje, ma 2 GB RAMu. To jest masakra. Masakra. I co najgorsze, tam nie ma gdzie wpiąć dodatkowego, bo wszystko jest zintegrowane na płycie. Po prostu porażka. Klienci kupują laptopy nieświadomi czego, co w ogóle kupują, się nie znają, lepiej się po prostu, ten już ma lepiej, bo ma 4 GB pamięci, ale jak na dziesiątkę przy dysku talerzowym to jest słabiutko. Tutaj zapewne klient dostanie informację, żeby jednak ten dysk talerzowy stąd wyjąć, wymienić na dysk SSD. No i tak to będzie tutaj się przedstawiało. Bo innego wyjścia tutaj nie widzę. Więc cóż. To by było na razie tyle. Ja muszę tutaj z klientem porozmawiać. Nie będę tutaj dzwonił na wizji, nagrywając materiał. Więc ja mu przedstawię, jakie są koszty i zapewne za chwileczkę wrócimy na pracownię i opowiem wam, co dalej robimy. Także to by było na ten moment tyle w tej relacji. Ajo, do za momencik. Wracamy. A więc wracam do was z informacją od klienta. Klient zdecydował dysk 480 GB tutaj założymy do tego laptopa. Więc co? My zabieramy się do rozkładania tego laptopa, żeby go po prostu wyczyścić. Nasze to Lenovo. Także nie ma co tracić czasu, mimo tego, że klient oznajmił mi, że aż tak bardzo na czasie mu nie zależy, ale po prostu mnie zależy na tym, żeby te laptopy były jak najszybciej odbierane, dlatego że robię miejsce dla następnych. Nie ma sensu tego wstrzymywać. Poza tym potem zrobi mi się taka kolejka, że ja nie będę mógł przyjmować nowych urządzeń, w związku z czym chciałbym tego uniknąć i jedziemy z tematem od razu. Wyczyszczę sobie chłodzenie, dysk oczywiście przyjdzie i będzie to wszystko już
przygotowane do, oczywiście do montażu i do instalacji ponownej systemu. Także tu sobie zrobimy to w ten sposób. Nie chcę nam wyjść, ale to nic. Tu też są śruby, nie pamiętam, więc sobie muszę to poprawić. Nie, więc zakładamy nóżkę z powrotem. Dobra. Tutaj musimy sobie go wyłączyć. Okej. Okay. Sobie to wziąć. Dobra. W takim razie jak to tutaj wychodzi. Opalamy. Że ta klawiatura tu wyjść nam nie chce, albo ma śruby jeszcze. Spróbujemy sobie go tutaj rozpołowić, bo zdjąłem wszystkie śruby tutaj od spodu, ale to spróbujemy go tutaj już sobie otworzyć. Rozporzyć tak jak powinno, ale dobra.
Że też nie chce się tym na początku. Strasznie klawiatura jest tak jakby oklejona, więc dziwnie nie mogę jej zdjąć. O. Udało się. Jarvis sobie zrobić zdjęcia. Wyciągniemy zasilanie, żeby nam nie bruździło. I teraz sobie tutaj wyciągniemy bo tu jest nasz CD-ROM. Dobra, to na boczek i tu są jeszcze dwie śruby trzymające te całobudowy, więc musimy to odkręcić i teraz nam powinno to się rozejść ładnie, a więc dobra, teraz to już bez problemu powinno odejść i chyba płyta jest tutaj na tej górnej części, więc sobie w ten sposób go zdejmę. Dobra, podniosło się. O, tu mamy podniesione i tu też mamy podniesione, aha, bo dobra, bo tam jest ta bateria, która jest po prostu podłożona. O. Pod tę obudowę, no ale zaraz. O. Tutaj ją trzeba. To złącze zdjąć, żeby nam nie blokowało. Dobra. O. I to możemy odłożyć chwilowo tutaj. A ja sobie teraz laptopa delikatnie złożę. I tutaj. Tutaj sytuacja w tym laptopie jest o tyle lepsza, że tutaj możemy wymienić pamięć RAM na większą. Więc o tyle jest lepiej. No ale jest chłodzenie do wyczyszczenia i oczywiście ja sobie tutaj w tej chwili wykręcę sam dysk. Żeby można było go tutaj zmienić. To siby. Tutaj widzę, że na chłodzeniu jest gąbka się stworzyła. Więc przystąpimy do jego wyczyszczenia.
Też płyta nie za duża, ale tak jak już mówię, lepsze niż to, co tam jest obok. Tego. Jeszcze trzymają te śruby. Ten wentylator. No, i to nam weszło. I chłodzenie pasty praktycznie wyschły. Tutaj praktycznie to trzeba to poprawić. I teraz tak. Tak to wygląda. Nie wiem, pokażę Wam. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie widać. I to drugie. O, proszę bardzo. Teraz tak, ja sobie tutaj muszę ten. No, najpierw to, o, bo się na palcach. To się zbiera. Więc ja sobie płatkiem kosmetycznym wyczyszczę to. To, co tutaj jest, żeby to się nie walało. I może nie trzeba będzie tutaj, ale wartałoby wziąć. Zdjąć ten wentylator, dlatego że o, tak to wygląda. Nie wiem, czy będzie widać. Może będzie, może nie. Ale Jarvis i tak zrobi zdjęcie. Dobrze. Wracamy za chwilę. To trzeba na dworze wyczyścić. Może nie trzeba będzie nawet tego odrywać. Wracamy zatem. Tu już mamy wyczyszczone. Elegancko. Nic więcej tutaj robić nie trzeba. Poza nałożeniem oczywiście pasty. Na rdzenie. Dobrze. Jarvis tylko nie pomyl mnie na uszkleju. Kuźwa.
Dobra. I teraz to tutaj montujemy powrotem. Dobra, to mamy gotowe. Tutaj sobie tylko jeszcze wezmę wentylator. O, już. I to mamy załatwione. I co? I teraz czekamy, czekamy, czekamy na dysk. Ja sobie tutaj wszystkie te śrubeczki pochowam, bo akurat to są do tego laptopa, tak żeby tego wszystkiego nie pogubić. I złożę go w tej chwili w taki sposób, żeby to jakoś tam mnie nie kolidowało tutaj mi z niczym. No i bo będziemy tutaj jeszcze dysk wkładać, więc ja go tutaj sobie złożę. Tutaj nie będziemy nic na stałe montować. Tutaj sobie to schowamy, tutaj sobie to tak o, włożymy prowizorycznie. Ja jeszcze tutaj wymontuję sobie dysk. Naszego laptopa. Śrubki pochowam. I muszę go tu gdzieś w tej chwili sobie odłożyć. Myślę, że tutaj na razie rozpocznie. Ja sobie to wszystko pochowam. I co moi drodzy, w tej części magnetycznej przygody odnośnie Lenovo to IdeaPad, to kolejnego klienta, no czekamy na dysk, bo nie mam w tej chwili na stanie żadnego w zapasie, więc muszę sprowadzić i poczekać na nową dostawę.
Cóż, do następnej części tej magnetycznej przygody. Trzymajcie się, cześć, ajo. I wróciliśmy na naszą pracownię magnetycznego pingwinka. Dzisiaj jeszcze skończę tego laptopa Lenovo, którego tutaj kiedyś przyjąłem, który był w kolejności. To będzie część druga, bo chyba nie publikowałem jeszcze na Facebooku, na swoim kanale tej pierwszej części, albo publikowałem, już nie pamiętam. Ale on tutaj miał wyczyszczone chłodzenie i czekaliśmy na to, żeby zamontować w nim dysk. Przyszedł Patriot Boost 2,5 cala SSD SATA 3 480 GB, bo taką wielkość klient sobie zażyczył. Także prędkości ma takie read speed up to 560 MB na sekundę i w write speed, czyli zapis, 540. Tak jak już kiedyś to wspominałem, ma te prędkości szybsze, delikatnie, jak dysk, który do tej pory sprowadzałem, Kruszala DX500, delikatnie jest szybszy. W tym momencie sobie tutaj go do rameczki zamontujemy. Czyli on jest tak. Ktoś Jarvis sobie śrubki zmagazynował. Oczywiście przydałoby się oprzeć ten dysk, żeby mi tutaj nie leciał. Ja sobie wezmę okręt. Ok. Okay. I dysk już mamy przykręcony, więc go teraz tutaj instalujemy. Ja sobie tutaj tylko patrzę, to jest tu, ok. Skręcamy Jarvis, bo czas goni, późno jest, już jest po 21:00. Dobra, tu wszystko jest podpinane. Teraz tylko z tą baterią tu wchodzi. I teraz tutaj nasza tu mamy naszą baterię i muszę tutaj go przepuścić tu delikatnie. No. Muszę to otworzyć. A, bo tu jest jeszcze klawiatura.
Jarvis, Jarvis, Jarvis. Tutaj tą baterię przepuścimy. O. Okej. Takie ma to. Ten laptop takie ma tutaj tą baterię. W ten sposób ułożoną, że... Że tu spinamy ich. I załatwione. I tutaj sobie go teraz musimy wcisnąć, żeby... Okej, i teraz wracamy do naszej klawiatury, bo tutaj te śrubeczki, aha, jeszcze pierwsze co zrobimy to... CD-ROM. Dobrze. Jarvis kręć. Kręć, kręć. Dobra. Dawaj, czy tu jest klawiatura. Dobra, zakładamy naszą klawiaturkę. Tu jest wszystko włożone, to ostatnio wyjmowany był. Ładnie klawiaturka usiadła. No i teraz pozostaje nam skręcić laptopa. Tu od razu sobie te wysokie śruby, to są śruby na zawiasy, więc od razu je ukręcimy. Albo
Laptopa mamy skręconego. OK. Próba generalna włącza się. Dosyć szybko przeszedł. Także. I co, moi drodzy? Powoli kończymy dzisiaj magnetyczny dzień przygód. Albo jak kto woli, dzień pełen magnetycznych przygód, albo magnetyczny dzień przygód. Jak zwał, tak zwał. Laptop mamy tutaj złożony. Pozostaje nam tutaj zainstalować Windowsa. Nośnika klienta tu jest zaszyty w BIOSie. Plus. No i co, moi drodzy? Działamy. Działamy z tematem. I na dziś to koniec tych magnetycznych przygód. Jeszcze raz zapraszam do oglądania mojego kanału, śledzenia mojego kanału na YouTubie, śledzenia fanpage'a. Możecie zasubskrybować kanał na YouTubie, jeśli Wam to się podoba i jakoś lubicie w jakiś sposób śledzić ten mój kanał. Także do następnych przygód, kochani. Trzymajcie się. Dobranoc.